Szukasz taniego sklepu z grami? Zobacz stronę g2.com. Jestem Werte, ze mną jest Purposz. No dzień dobry. No dzień dobry, jak tam wam tutaj obiecałem w odcinku z Crasha, który był właśnie parę dni temu na kanale, z Purposzem sobie tutaj pościgamy się, zobaczyłem, że no niestety nie da się trybu fabularnego odpalić w dwie osoby. To zrobimy sobie tutaj, że tak powiem, takie normalne wyścigi na wszystkich mapkach i trzymajcie kciuki, bo trochę mi nie idzie, ale generalnie jestem tym Crashem, jak widzicie, kosmicznym z lewej, a retro Crashem właśnie z Purposz. A wiesz, że u mnie jest na odwrót? Ty jesteś po prawej stronie, a ja jestem po lewej? A nagrywasz? Tak podglądam tam. No nie, nie nagrywam, ale... No tak właśnie, no to po lewej, ja po prawej. Zaczyna. No, bo tak jakbyś miał swoją perspektywę, no to wtedy faktycznie by doszło do... Nie, tak jako ciekawostkę ci tylko sprzedałem, wiesz, dodatkową, no. Dobra, to jedziemy. Że tak powiedziałbym, że to tak jak w Fortnite. Zawsze na środku stoisz. I w innych grach. Aha. No. Dobra. Gramy generalnie pierwszą taką podstawową mapeczkę na sam początek. I sobie będziemy tak lecieli po prostu mapeczkami dalej. Może się uda nam wszystkie, że tak powiem, przejechać. Jedno podejście. Co, na jednym odcinku? Nie, no co ty. No to nie. Na parę razy się pozgadujemy na to. To jest tyle map. Jeszcze nie wiem, czy widziałeś, ale pododawali nowe mapy jakieś. No widziałem właśnie. No. Aż chętnie bym je sprawdził, bo to wiesz, zawsze coś nowego, nie? Mhm. Ojej, sorry. Sorry, zobaczyłem cię dopiero, wiesz, w odbiciu, że tak powiem. Co? A, pięknie. Ty, strzeliłem w typa i sam oberwałem, jestem na końcu. No właśnie, zwróciłem uwagę, że takie rzeczy tu się dzieją. I... Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że takie rzeczy się nie działy jednakowoż. Nie wiem, może po prostu remake nie wyszedł, czy coś w tym stylu. No trochę jest tu, mówię, błędów takich, ale dalej jestem sam fan i to jest chyba najistotniejsze. No nie, ej, ktoś mi jakimś powalniacem trafił, ty nie kojarzę tego. Soltime'a nie kojarzysz? To znaczy, że ktoś jest na super końcu, takim super końcu, więc... Co? No nie, no ile? No trzy razy oberwać z rzędu, no to już chyba wystarczy, no. Ja sobie wypraszam, może co? Też sobie. Może ja nie chcę. No to do tyłu pójdzie. Jedna bombka. Nie! Tylko na święta. Nie! Dzięki. Oberwałeś ją? Nie. No to coś. Ktoś inny mi coś sprzedał, to akurat sprzedałem typowi, który mnie wyprzedził. Ty weź, bo on za ten TNT zabrał. A czy ty wiesz o tym? No, a może ale tego, oni naparzają. O czym? Może tego nie wiesz, że jak jesteś na szczycie górki i wykonasz skok dokładnie na szczycie to jest górki. Boost. Ja pierdolę, zblokował mnie. Ty, co się dzieje w tym? To nie jest medium. Ani medium, ani nic. Yeah. Nie ma aż takiej tragedii. Dawaj! Kurde, czemu ty? Nie chcę ty. Bent. Elo Bent. Tak to się robi. Wiesz, ile razy oberwałem w tym meczu, jak nigdy? No ja to samo, dostawałem tutaj potworne bęcki. Kurde, czwarty jestem. No ale to i tak nieźle, no poniżej dwóch minut to jest niezły wynik. No, ale mówię, ciągle zacząłem naparzać. Odkąd straciłem tam, wiesz, pozycję dobrą, to wszystko we mnie leciało. Ten pełychy. Co to w ogóle za postać była jakaś? Skąd wziąłeś pomysł na nagranie tej gry? Bo ja jeszcze tutaj podpowiem, no, że to jest nagrywane w trakcie live'a na Facebooku, gdzie zapraszamy serdecznie wieczorkami. Tak, Wertes robi. I jest pytanie, skąd pomysł na tę grę? No to myśmy już to opowiadali tutaj, że ta gra to jest gra naszego dzieciństwa i została po 20 latach zremasterowana? Tak, coś takiego. Coś koło tego. No, no i 20, no... bo tak, 20 lat. Więc wiecie, no do nas to jest nie lada no gratka, że możemy sobie pograć w taki tytuł trochę lepiej działający, czasami z przyzwyczajenia trochę za dobrze działający, bo wie, no tak, ale wyobraźcie sobie jakąś grę waszego dzieciństwa, no nie, w którą tam graliście, ale nie tak, że graliście 5 minut, czy tam godzina, czy tam tydzień max, no nie, tylko jakoś to już naprawdę tak długo katowaliście i po 20 latach, no nie, zobaczycie, że ona wychodzi, ale nie, że remaster, tylko remake, że od nowa zrobione pod ta nowe czasy, że tak w ogóle super fajnie, to naprawdę
No to powiem wam, zarobicie. Że no, na przykład nie wiem do końca jak tam w przypadku Bartka było, ale ja tą grę od... Jakby były wtedy platynki, to byś to na 100% miałbym tu platynę. Tylko, że to no, były ja bym nie wiem, ja byłem za młody na bawienie się, że tak powiem, kurde, no, ty, man, takie no. rzeczy. Nie do ciebie. Ja, Menda? Masz szczęście, że to nie ty. No bo uniknąłem cię, że tak powiem. No, widziałem. Ojej. Czekaj, bo ja miałem opowiedzieć generalnie. Tak, o twoim, no tak. Historię, jakie miałem problem, żeby tą grę dostać generalnie. Jak mnie naparzają flety. No, właśnie mnie tak naparzali flety. Nie no, żartuję, generalnie. Bo Purpos wysłał właśnie mi fotkę, że już ma tutaj crasha na ten. Kupiono w opakowaniu, tak sobie pomyślałem, kurde, to jest crash, no nie? To nie jest ja pierdzielę cokolwiek, to jest crash. Także też to trzeba kupić, że... w opakowaniu. Właśnie muszę mieć w opakowaniu, no i dobra. Akurat tego dnia miałem dużo do ogarniania, dużo jeżdżenia. No i wiecie, z reguły sklepy z grami są zamykane, czy w ogóle jakieś tam sklepy o 21, no nie? Ja ten, wracam sobie do domu 20:40, tak myślę, kurde, jesteśmy zgadani, że tak powiem, na nagrywkę. No niestety z mojej winy nie pykło. No niekoniecznie, nie? A to 20 minut mam. No i myślę sobie, kurde, nie, no i tak szybko w głowie mapa GPS-a, gdzie ja mogę pojechać, żeby to kupić w 20 minut, no nie? No co prawda, trochę daleko wszędzie było, no to GPS poleciał tutaj w drogę, patrzę się, kurde, 20:55 będę na miejscu, nie? A tu jeszcze do sklepu wejdź, wybierz i tak dalej. To może być trochę, tak powiem, no hardcore. No, ale generalnie się udało dojechać do sklepu. Chodzę, bo tam standardowo pierwsze co to Empik, bo widziałem, że nawet cena jest fajna w porównaniu do innych sklepów, jak ma się kartę. Ile zapłaciłeś, tak z ciekawości? Znaczy nie, czekaj, bo to muszę powiedzieć. Chodzę do Empiku, rozglądam się tam po wszystkich półkach. W ogóle się okazało, że jednak to jest jedyny sklep we Wrocławiu, gdzie jest do 22, także mogłem się porozglądać. No, rozglądam się po półkach, kurde, nie ma nigdzie crasha, no nie? No dobra, to nie ma to trudno, ale tak myślę, dobra, podejdę jeszcze do kasy, zapytam, bo sobie przypomniałem, że w Empikach przy kasach oni mają takie nowe gry. No i tu nagle zaczyna alarm wyjść, słuchaj, attention, prosimy udać się do wyjścia. Coś tam, jakieś coś z budynkiem się dzieje, czy coś takiego. No dobra, i tak wiesz, generalnie to wyje tak, no ja myślę, kurde no, nie dość, że pojechałem do sklepu, gry nie ma, to jeszcze kurde samochód mam uwieziony na parkingu podziemnym. No i generalnie super, jakby ktoś pytał, to we Wrocławiu, Wrocławia, taką akcję miała ostatnio. No i dobra, idę pod ten, idę pod to Wrocławie, czekamy. No i ten, dobra, w końcu zagrożenie, że tak powiem, minęło. Wchodzimy, dobra, idę tam do Empiku, pytam, halo? Crash, chcę crasha, a oni tak mówią, no dobra, zawołamy kogoś innego, co tam ogarnia. Podchodzi, sprawdza tam na komputerze, czy tam jeszcze na półkach. No nie mamy, no nie? To się pytam, no to gdzie mogę dostać? No w każdym Empiku oprócz w tym. Aha, no dzięki. Bez kitu, w każdym Empiku oprócz w tym. No dobra, idę obok RTV Euro AGD. Chodzę, są gry oczywiście, ale crasha nie ma. Dobra, Media Markt. Idziemy do MediaMarktu, patrzę po grach, nie ma, no, jeszcze jeden sklep wykupione. Był tam jakiś. Media Expert pewnie. No właśnie nie, Media Experta właśnie nie było. A, to chyba tylko tyle, no nie? No i dobra, ostatnia no i przyps. Jeszcze dodam, że właśnie Ula też chciała sobie Simsy kupić, bo ten nowy dodatek wyszedł, Wyspiarskie Życie. Też oczywiście wszędzie nie było. Dobra, już mamy generalnie sobie iść, spadać. Ale ten, ale Ula powiedziała, ty dawaj zapytamy w tym, w MediaMarkcie, czy może nie mają gdzieś skampionych jakichś jednych sztuk gdzieś tam po prostu przykampili, no nie? No idziemy, pytamy gościa, on tak, no na dzień dobry, no to crash czeka na pana przy kasie. Wiesz, nawet nie poszedł, tylko powiedział, że czeka, bo tam mają w pudłach, w ogóle jeszcze nie rozpakowali, a to był dzień premiery i tu już mieli zamykać sklep zaraz, no nie? A to ciągle w pudełku było. Nierozpakowane, także dobra, crash załatwiony, no i a po Simsy miał właśnie pójść na magazyn zobaczyć i też były, także się udało. Aj. No to u mnie historia była też podobna, bo też nie było na półce, ale podszedłem do kasy i się okazało, że ostatnia sztuka i pani z miną mi taką dawała, że ewidentnie dla jej synka to miało być odłożone.
No, ale bardzo, no, bardzo miał przykrą minę, jak mi to sprzedawała. Ale no mówię, no w tym w Piku nie mieli na stanie. W ogóle tam skitranej żadnej sztuki, ani tego, ani Simsów. W RTV też nie mieli, bo też właśnie pytaliśmy. Tylko właśnie w tym Mediamarkcie się udało, że przykampili. No a ile koniec końców w tym Piku ona miała kosztować? Bo mówię, 110 chyba. Chyba. O! Nie oszukuję, ale serio było taniej z tą kartą. No bo tak to 150. I tak uważam jak na tytuł AAA niejako. To bardzo tanio jak na premierową cenę. No chyba, że tylko ja to uważam po prostu za tytuł AAA. Ale to jest bug. Wiesz co, my to możemy uważać za tytuł AAA, a wszyscy inni mogą to uważać jako tytuł jakiś no-name random. Znaczy, kurde, no Crash, w ogóle Crash Team Racing to była najlepsza ścigała na PlayStation 1. Jedyna gra, która mogła z nią konkurować, to był Speed Freaks. Ale no nic innego, no. Jeśli chodzi o Speed... No kurde, no strzelił mnie akurat w momencie, kiedy dostałem Uga Buga, nie? Ale typa jakoś przygarnąłem. Ale was walę wszystkich. Walę was. Jeśli chodzi o Speed Freaks, a to co? Wszystkich walę. Jeszcze bombę dostali. Z siódmego miejsca na trzecie, bo wszystkich przyturbiłem z Ugi Bugi. Widziałem, bo jadę za tobą. A, ciebie a co zacząłeś mówić, jeżeli chodzi o Speed Freaksa? A, to ja nie grałem w tego, wiesz? No to była też taka durna ścigałka, która no, mogła konkurować w pewnym sensie z Crashem, ale... No to był tytuł taki... Fucken... O ty śmieszku. To był bardzo kultowy tytuł i w sumie to... Trochę mi szkoda, że ludzie go nie pamiętają, nie? Że to młodsze pokolenie nie, dla nich w ogóle... to jest... Ale czekaj, teraz Speed Freaksa, tak? Mówisz? Nie, no Crash Team Racing. A. Może wszyscy pytają, co no, to wiesz, za gra, nie? No bo Crash było kiedyś, ale... później nie robili nic w tym temacie, no nie? Każde pokolenie ma własny czas. Teraz to będą tak, wiesz... Znaczy w sumie to teraz to wszyscy będą Minecrafta wspominali jako grę dzieciństwa, no nie? Tak naprawdę. No. A ludzie za... 10 lat to będą mówili, że Fortnite ich gra dzieciństwa. No taka prawda, nie? No tak! Właśnie teraz mówię o takich topowych tytułach, które obecnie są. Jakoś więcej mam wrażenie, że te starsze gry właśnie, czy nawet Crash, miało jakoś więcej duszy w sobie, nie wiem. Może ja już się zdziadziałem, ale to miało trochę więcej duszy. No były spoko te gry. Medieval będziesz grał? No, jest of course. Ja właśnie w dwójkę grałem, tylko jedynki nie miałem niestety, także jak będę sobie w to grał... To Montesquieu? Tak powiem... Hrabia Montesquieu on się nazywał? Coś takiego. Medieval, no. A mówię, ja tylko w dwójkę grałem, jedynki nie miałem, a ziomek na osiedlu, który miał jedynkę, to była ten pały haj nie chciał pożyczać, że tak powiem. Kogo mam? Dobra. To teraz ostatnia rundka na ten odcinek. Postanowiłem. Spotko. Zobaczymy. Ty no kurde, coś nie wygrywamy, halo. Znaczy, no, tak, bo pierwszą wygrałeś, tak? Chyba tak, ale teraz wiesz, no też skupienie na gadaniu i tak dalej. No, to wiadomo. Gdybyśmy grali bez nagrywania, to kurde, to byśmy mieli dopiero tutaj pojedynki. Na Pegasusa Zeldę miałeś? Julian, podam ci mój adres. Julek, wysyłaj. Ile za to chcesz? Uwierz mi, że Julek tutaj po promocji daje, bo mi oddał swojego Steama, żebym grę nagrał jedną. Julek, spoko jest. Are you ready for this? Okay. Ale mu zabrałem. Ale mu zabrałeś. Przepraszam cię. No nie, naprawdę. To ty? Tak. Co za jak raz. Człowiek. Jak raz. Fuck. Ty walnął mnie typa, a miałem boostera właśnie, ledwo aktywnego i cały czas do przodu leciałem tak szybko. O nie. Zdążę do was dojechać. Kurde, nie zdążyłem do was dojechać. A Ugę Bugę miałeś? Ugę Bugą, a trzech naraz was było. Mówię, no byś porobił. Bym normalnie tutaj porozstawiał po kątach i byłoby... Cześć i czapka by była.
Ej, no nie bądź niemiły. No, jak to mówi? Co za wertes tego werteza w ogóle. Nie bądź niemiły, jeszcze ci powiem, no. Ale co pięknie. Jest? Co znowu ja? Aha, dobra. Masz czwarta, to masz poszłonkę. Co za wertes, no. Czekaj, jak raz mi coś wychodzi w tej grze, halo. Dawaj, dobijaj, bo coś jesteś z tyłu. No, ja tutaj, człowieku, zgarniam wszystko na pysk. A, to tak jak wtedy. Tak jak wtedy. Co ja miałem w tej pierwszej rundzie, tak masz identycznie teraz. No. To nieźle. Jeszcze to nieźle. Mam wrażenie, że wszyscy są szybsi ode mnie na tej planszy. Co nie? Wiesz co, chyba ta nawierzchnia. Też tak miałem, że kurde, jak to, coś? To wszyscy nagle, kurde... Turbo speeda zostali, nie? Nie wierzę! Patrz, jaka różnica w czasie, zobaczysz. Pomiędzy drugim typem. Wow, no on mnie tak zaczął doganiać nagle. No to najsowo. No. No, to się udało. Ugrać jestem szczęśliwy, no. To była ostatnia arenka, jeśli chodzi o te takie plażowe rundy. Także akurat tak na odcinek, no nie? Tak, żebyśmy etapami sobie polecieli. Jasne. Także mega spoko. No to ten, to my będziemy kończyli. Wbijajcie do Purposza, na kanał jest oczywiście w opisie. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Tylko zostawcie, zanim się film wyłączy, bo zapomnicie i wyjdziecie. Także zostawiajcie śmiało, powinienem na początku mówić, nieważne. Do następnego, Żółwiczek, na razie i cześć. Hej, hej. Jo. Cześć.